Podaj dla podanej funkcji wyznacz dziedzinę i zbiór wartości. I zaczynamy. Co my tu mamy? Więc tak, dziedzinę. Dziedzinę to patrzymy na oś. Oj, czekajcie, bo się tu mi nie pisze. To patrzymy na oś OX, tak? Tu patrzymy na oś OY. Więc tak, najpierw dziedzina. Czekajcie, sobie uzupełniam tutaj te punkciki. Tak. Czy to jest minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. A tu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Albo to jest taki jasny wziął. 1, 2. Tu będzie 3. Dobra, i teraz minus 1 i minus 2. Więc tak, zaczynamy od dziedziny, czyli patrzę po x-ach. Więc tak, ten punkt jest najdalej oddalony i to jest x równy minus 4. Czyli tak, a zaczynamy dziedzinę, czyli dziedzina. Więc tak, minus 4,5 do tej liczby, tak? A tu mam minus 2. I teraz patrzę tutaj. Tu są puste końce, więc piszę tak. Dodaję sumę. Dlaczego? Bo w tym miejscu nie mam nic. Mam pusto. I teraz patrzę tutaj. Bziup. Czyli to jest półtora. Minus półtora. Do jakiej liczby? Do jedynki. I tak. Tu jaka jest pełna dziura, czyli robię tak. Tu otwarta, to robię tak. No i dalej. I znów tutaj nie było nic. Więc muszę zrobić suma. I tak tutaj będzie półtora na plusie. Do jest 2, 3, 4, 5, 6. 6 otwarte, tak? Bo tu znów jest dziura otwarta. No i B. Zbiór wartości. No i zbiór wartości sobie będziemy na różowo ogarniać. No i teraz jak tu patrzyłam po osi X, to patrzę po osi Y. Czyli tutaj, co tu mam? Tu jest taka prosta o nazwie, która na jakiej jest cyferce? Na 2. Czy jest 2 domknięte. No i idziemy do góry. I tu co mam? Czyli teraz tak naprawdę miałam samą dwójkę. Więc tak. W wąsie piszę 2, bo tu jest tylko 2. Tak? Dlatego tak napisałam. Dodaję, bo tu nie ma nic. I tą liczbę biorę, to jest minus półtora. Minus półtora. Czarna dziura, czyli robię domknięte. Do. I teraz lecimy do samej góry, czyli tu jest najwyżej, jest 3. I teraz tak, pytanie. A mam pytanie, bo tu jest taka pusta dziura, no nie? To dlaczego ja tutaj tego nie uwzględniłam? No właśnie. No. Tak chciałam się ciebie zapytać. I bo tu jest taki mały szkopuł. Spójrz, co jest po drugiej stronie. Po drugiej stronie jest jakby czarna kropka, no nie? Czyli jak miałam pustą dziurkę i ją zapełnię tutaj, no to już tak jakby jest zapełniona dziurka. Dlatego ja się tym nie przejmuję. Co innego by było, gdyby tu była taka dziura, no to wtedy tu muszę to uwzględnić. Ale takiej sytuacji nie mam. Jak masz jakiekolwiek pytania do tego, daj znać. I tutaj wrzucę link o tym, co znaczą te wąsy. Oj. Tak, 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 ok. No i dobra. Zadanie drugie. Hop. I czysta tablica.
No to lecimy. Wyznacz oś symetrii podanej funkcji kwadratowej. Więc tak, mam parabolę. No, powiedzmy, czekajcie, lepszą zrobimy. O. Mam parabolę. I w którym miejscu ona ma oś symetrii? To tam naprawdę tutaj jest obojętnie, gdzie narysuję osie układ współrzędnych, bo w funkcji kwadratowej oś symetrii zawsze jest w jednym punkcie. Czy ona wygląda tak, czy ona wygląda tak? Trochę mi to jest obojętne przy tej treści zadania. Dlaczego? Bo oś symetrii to jest taka prosta, która nam dzieli na równe połówki naszą funkcję kwadratową. Podlinkuję oczywiście tutaj na górze, gdzieś tam, film, gdzie tłumaczę, bo mi zostało zadane kiedyś pod jednym filmem pytanie, dlaczego funkcja kwadratowa ma tylko jedną oś symetrii. To było super pytanie, więc tutaj będzie się ono też pojawi. Ale wracając do naszego zadania. Co to jest za punkt? Tu i tu. To jest nasz wierzchołek. Przy osi symetrii dokładnie mnie interesuje jedna współrzędna. Ona nazywa się P. Czyli to jest to minus B przez 2A. I tylko to mnie interesuje. Dlaczego? Bo ta prosta, ona przechodzi przez ten X tylko. Czyli ten X równa się P. X równa się P. I tyle. Więc jak ja mam... W tym momencie możesz troszkę mieć za dużo danych. Zrób oddech i wracaj do mnie. Bo tak, tutaj ta postać ma postać kanoniczną, czyli jest ax minus b do kwadratu plus q. Więc ja nie muszę nic wyliczać, bo mam tu już podane moje p. Moje p równa się pierwiastek 7, czyli moja oś symetrii wynosi x równa się pierwiastek 7. Ja wiem, mało tu jest roboty, dużo gadania. Zostawię cię, żebyś sobie przetrawił. Te zadania są super, naprawdę. Z funkcji kwadratowej. Tylko trochę trzeba się oswoić, bo ja nie wiem czemu, ale w szkole często to jest tak robione na tak topornie. No. Więc jeśli masz pytania do tego odnośnie osi symetrii, ja tutaj tak mówiłam, tu dam to, że tam jak tłumaczę, dlaczego to ma tylko jedno, nawet wycinam parabolę, więc żeby pokazać dokładnie jak to działa. I są jeszcze filmy o tych osi symetrii bardzo dużo. Ten temat się niestety lubi powtarzać. Niestety albo stety. No i dobra, tym samym idziemy do zadania trzeciego. Oblicz iloczyn pierwiastków podanego wyrażenia. Czyli oblicz iloczyn, to co muszę zrobić? Pomnożyć wszystkie rozwiązania, no nie? I teraz tak, spójrz. Pierwszym mam, że x równa się 0. Tu mam x kwadrat minus... Aj, czekajcie, ja to przepiszę tu. Jest tak, x, x kwadrat minus 1... x kwadrat plus 3, x kwadrat minus 4, x minus 12 równa się 0. I co dla mnie tu jest super mega ważne w tym zadaniu? Najpierw trzeba policzyć te pierwiastki, czyli x równa się 0, x kwadrat minus 1 równa się 0, czyli x kwadrat równa się 1, czyli x równa się 1 lub x równa się minus 1. X kwadrat równa... Czekajcie, bo już za szybko liczę. P plus 3 równa się 0. X kwadrat równa się minus 3, czyli brak pierwiastków. O, i napisz mi, dlaczego tu napisałam, że jest brak pierwiastków. Lecę dalej. X kwadrat minus 4 równa się 0. X kwadrat równa się... X kwadrat równa się 4. X równa się 2. X równa się minus 2. I ostatni zostało x równa się 12. No to już napiszę tak, jak policzę. I zaznaczam sobie moje pierwiastki, czyli to. I muszę to wszystko pomnożyć. 0 razy 1 razy minus 1 razy 2 razy minus 2 razy 12 równa się 0. Koniec zadania. Dlaczego? Bo 0 razy cokolwiek daje mi zawsze
zero. I już. Więc tak, dzisiaj takie zadania są trochę spryciulki. I ostatnie. Dany jest trzywyrazowy ciąg geometryczny. Czyli mam 3, x i 9. I? Oblicz x. Więc ja muszę zrobić. Kojarzysz ten wzór na zależność między wyrazami ciągu geometrycznego. Jeśli nie kojarzysz, to już tutaj wkleję to, co jest w tablicach maturalnych, bo to jest też ważna sprawa. Dim, 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 dim. Nadciągają te wzory. Puf. Takie coś jest w tablicach. Czyli co to znaczy? Weź środkowy wyraz, podnieś do kwadratu i pomnóż to, co jest naokoło niego. To w środku jest to. Więc jest x kwadrat równa się 3 razy 9. X kwadrat równa się 27. X równa się pierwiastek z 27, czy jest to? Pierwiastek z 9 razy 3, czyli pierwiastek z 9 razy pierwiastek z 3, czyli 3 pierwiastki z 3. I to jest wszystko. I zapraszam Ciebie na kolejną dawkę. Oczywiście, jeśli masz pytania do któregoś z zadań, dlaczego tak, a nie inaczej i w ogóle skąd się to wzięło i to jest bez sensu, daj mi znać. To ja wiem, że na przykład podobne zadania mogę wrzucić, żeby jeszcze bardziej oswoić Ciebie z tym tematem. Albo powiedzieć o rozwiązać to zadanie jeszcze inną metodą, bo tak często się robi. Dobra, to tyle. Pa! I pa miało być i mi nie wyszło. Jeszcze raz pa. Do kolejnej części albo do innego filmiku. No to ciao.